witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy też bardzo prosty i bardzo szybki obiadek. My będziemy to mieli na kilka razy, nie wiem, czy czasami ze dwie porcje sobie nie zamrożę. Słuchajcie, to będą żeberka w piekarniku z ziemniaczkami, z czosnkiem, z cebulką, takie bardzo fajne, podlane troszeczkę winem. I takie właśnie żeberka będę miała na obiad. Już Wam mówię, co potrzeba do takiej potrawy, co ja potrzebuję. Ja mam dwa paski żeberek. O, takie ładne. Ja nie, słuchajcie, kto nie lubi tłustego, no to sobie poobcina. Ja tłuszczyk z mężem lubimy. Uważam, że tłuszczyk to nośnik smaku. Słuchajcie, tutaj jest taka błonka. Tą błonkę, kto chce, to może sobie ściąć. Wkładamy wtedy taki nóż pod równo z kością. Tam, gdzie jest kość, o, tak jak tutaj, to po kości, o, widzicie, wkładamy nóż. Nie gdzie tu jest mięso, bo tutaj będziecie kaleczyć w mięso. Tu, gdzie jest kość. O, o, widzicie? I teraz można fajnie... Gdybyście to zrobili tam, gdzie jest mięso, to zazwyczaj po prostu nóż Wam wchodzi w mięso, a nie pod tą błonkę. Tu jest następna kość. Pomału, żeby sobie rąk nie skaleczyć. O, widzicie? W ten sposób się to robi. I tu jest następna kość. To po kości jedziemy nożem. O, po samej kości. O, nie próbujcie tu, gdzie mięso, bo będziecie w mięso wbijać nóż, a nie będziecie wbijać. O, i tą błonkę teraz można ściągnąć. U mnie ta błonka się też nie zmarnuje, bo wiecie, że mam pieska, także piesek będzie zadowolony. Tak. I wtedy można ładnie tą błonkę ściągnąć. A to dlatego, słuchajcie, ponieważ jeżeli dam teraz przyprawy, bo gdybym kroiła sobie w paseczki, to bym tej błonki nawet nie ściągała, bo ja nie potrzebuję wtedy jej ściągać. Ale, że będę piekła w całości, więc tutaj te przyprawy przez tą błonkę po prostu by nie powchodziły nam. Także bierzemy się za przyprawy. Słuchajcie, ja już nic więcej z nimi robić nie będę. Chcę mieć takie ładne paseczki. Mam nadzieję, że wyjdą też ładnie na zdjęciu. Co mam przygotowane? Słuchajcie, mam przygotowaną blaszkę. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia i na papier do pieczenia ja wyłożyłam sobie tą folią taką, te worki takie foliowe, co są do pieczenia. Dlaczego? Dlatego, że już kilka razy tak właśnie zrobiłam, nawet dawałam dwa te papiery do pieczenia i ten sok niestety dotyka mi się do blaszki i nie wiem, czy to tylko ja mam tak, bo może to jest po prostu tylko ja mam tak. I ja po prostu czuję posmak blachy później w sosie i to mi nie smakuje. Tak, wiem, te worki są niezdrowe, wszystko jedno, ale ja wolę po prostu mieć sosik bez posmaku blaszki. A że nie mam nic tak dużego szklanego, bo mogłaby można było w szklanym naczyniu zrobić, ale nie mam, więc po prostu sobie poradziłam w ten sposób. I już Wam mówię, co będę robić. Te układam sobie, o, słuchajcie, tak. Dlatego mówię, bardzo szybki obiad. Już moi pomocnicy mogą sobie iść. O, przykrywać będę to tym, folią aluminiową. I słuchajcie, i teraz zrobimy taką marynatę do tego, bo wiadomo, że musi być. O. Co ja dam? Nie chcę dawać tutaj już tłuszczu, to znaczy żadnego oleju czy coś, bo z żeberek będzie tłuszcz. Więc dam troszkę wody z ogórków kiszonych. Nie dużo. One po prostu taki fajny posmak kwaśny będą, tylko kiszone ogórki. Do tego wleję troszkę wina. Czerwone, wytrawne wino, może być nawet słodkie, bo słodyczy też by można było tutaj dać. Także jakie macie, o, winko trochę. Tak, alkohol i tak później wyparuje. Słuchajcie, i właśnie na takim czymś, żeby nie dawać tu już tłuszczu, będziemy dawać przyprawy. Słuchajcie, mam przyprawę, tutaj ta jest. Papryka słodka wędzona. Nie patrzeć na firmę, bo wiem, że z firmy, powiem Wam, że zapach jest cudowny. Cudowny kolor też i zapach też. Także
za 2 łyżeczki tej papryki dam. No. I słuchajcie, ja mam gotową przyprawę taką, kupiłam. To jest przyprawa, się nazywa cygańska z czosnkiem. I już Wam mówię, co w tej przyprawie jest, bo mam skład. I kto będzie chciał, to po prostu, już wiadomo, że możecie nie mieć takiej przyprawy, to po prostu da takie przyprawy tutaj. Już Wam mówię, ona ma tak, skład: sól, papryka słodka, kolendra, gorczyca, cebula, kminek, chili, majeranek, tymianek, czomber, czosnek, lubczyk i papryka ostra. Barwnik naturalny, myślnik. Także ja dam taką przyprawę. Próbowałam ją, smakuje mi. Kupiłam ją, jakby się ktoś pytał, na Allegro. Także dam za 2, no za 3 łyżeczki. Widzicie, i tam właśnie mam czerwoną, fajną. I bez tłuszczu, bo mówię, z żeberek mi tłuszcz wystarczy. Słuchajcie, tak. Idę po rękawiczki. I już wracam. Wiecie co? Tu dam jeszcze troszkę soli. Bo dla mnie jednak jest za mało soli. I dam jeszcze troszkę soli. Wiem, że nie lubicie, jak ktoś ma rękawiczki przy gotowaniu. Ale niestety muszę mieć, ponieważ ta papryka mi rękę tak zabarwi na czerwono, że później nie będę mogła jej... O! Odwrócimy właśnie. O, czekajcie. O. Tak. I ponacieramy porządnie sobie żeberka. Drugie to samo. A nawet tu zmieszczę, bo te są takie. O. Tak. Te pod spodem nie miały tej błonki, dlatego nawet nie ścinałam. Słuchajcie. Piec w wysokiej temperaturze, dlatego że chcę, żeby one były naprawdę rozpływały się w ustach. Teraz tak, tutaj mam troszkę takich malutkich ziemniaczków, patrzcie, malutkie. To są młode ziemniaki. Mam przyprawę do ziemniaków. W tej przyprawie do ziemniaków już Wam mówię skład, bo często się też pytacie. Sól, czosnek, owoc kolendry, papryka słodka, cebula, kminek, majeranek, liście kopru, czomber, nasiona kopru, pieprz czarny, chili. Nic więcej tu nie ma. Aha, i słuchajcie, już nie będę przy Was. Ponakuwajcie w kilku miejscach widelcem ziemniaczki. Ja będę nakuwać. Ziemniaczki ponakuwałam po 3-4 razy. I dam troszkę tej przyprawy, tak jak Wam mówiłam, do ziemniaków. O. Obtoczę przyprawę. Gdybyście mieli duże ziemniaki, to po prostu pokroić je na ćwiartki i... O, słuchajcie. I ziemniaczki pójdą tu. Powpycham. Tak. Musicie się tu zmieścić, kochane. Tak. O. O. Później mięsko, one się skurczy, bo wiadomo, że traci swoją objętość, jak się piecze czy gotuje, więc będzie dobrze. O, dobrze. Na wierzch dam jeszcze, słuchajcie, czosnek. Czosnek musi być. Młody czosnek kupiłam, więc nie będę go obierać.
zrobię tak. Słuchajcie, o, ale zapach fajny. O. I tak właśnie, żeby on mi się nie przypiekł od tej strony, ale żeby był fajny, upieczony. Dobra, i teraz ostatnie, naprawdę to szybkie danie jest. Bo już nic praktycznie robić nie będziemy. Przykrywamy folią. O, tylko proszę przykryć szczelnie. Starać się szczelnie przykryć folią. I słuchajcie, i wstawimy to do piekarnika. Oj, poleciała mi folia do zlewu. Wstawimy to do piekarnika, słuchajcie, na tak 150-160 stopni z termoobiegiem. I ja tak za godzinę czasu po prostu spojrzę, zobaczę, jak to tam ma się w środku. Dlatego, że przypiekać będę dopiero na samym końcu. Ziemniaczki się ugotują, dlatego właśnie szczelnie, żeby tam była para. Ziemniaczki się ugotują, fajnie mięsko się ugotuje do miękkości i wtedy dopiero na 10-15 minut ja otworzę i będę piekła, żeby się przypiekło. Dlatego nie daję do wysokiej temperatury. Dam na razie na 160 stopni z termobiegiem. Także widzimy się za jakiś czas. Słuchajcie, w sumie moje żeberka były 2 godziny, dlatego że jedno z żeberek było troszkę szybciej, bo było miększe, ale niestety drugie jeszcze troszkę potrzebowało. I dałam je 2 godziny, później folię aluminiową ściągłam z wierzchu i jeszcze 10 minut, 10-15 minut dałam na 180 stopni z grillem u góry, żeby mi się po prostu ładnie mięsko zapiekło. I już Wam pokazuję, bo już sprawdzałam, przepanuję gorące. Proszę, ziemniaczki, czosneczkiem pachnie. O, piękne, naprawdę piękne. Ale gorąco bije z piekarnika. Czekajcie, bo chcę Wam pokazać troszkę, nie wiem, czy zbliżę tak, żebyście widzieli, czy troszkę podniosę jeszcze. O, proszę zobaczyć. Piękne. Ziemniaczki mięciutkie. Zaraz sprawdzimy. Mówią, że są u mnie na kanale niektórzy takie niedowiarki. Proszę. O, zobaczcie. I w tym tłuszczyku te ziemniaczki. Pycha. Ziemniaczek. Pyszne. Pyszne. Do tego można ten czosnek sobie tu wydusić, słuchajcie, o, patrzcie, ten czosnek wydusić i posmarować ziemniaczki albo mięsko. Mięsko jest bardzo, ale to bardzo mięciutkie. To jest mięciutkie, o, patrzcie, o, rozpływa się normalnie. O, gorące. I to... To też jest bardzo, ale to bardzo mięciutkie. O, patrzcie. Widzicie? Widać? Zaraz, zaraz. O, patrzcie. O, jeszcze paruje. I powiem Wam, że to jest z innej świnki i to jest z innej świnki. I te żeberka, te grubsze takie, są lepsze niż te. A przecież tak samo pieczone, jeszcze raz tu spróbuję, ale moim zdaniem te wyszły lepsze. Tak, lepsze mięsko. Widzicie, jednak świnka śwince nierówna. No i to by było na tyle. Do tego suróweczka, słuchajcie, i obiadek jest gotowy. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę, słuchajcie, i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa, pa!